I'm working on dying. Penny X. Koniec Diaksów. W chuj lepsze. No. Witajcie widzowie. Jesteśmy na klaucie pierwszy dzień. Rozładowujemy furę właśnie. Nike się już spóźnia godzinę. Ja w nowych bucikach jestem. Mam nadzieję, że już ocenę w komentarzu napisaliście dawno. Trzy worki bluz i jeden gigantyczny worek z koszulkami. Specjalny sponsor Saga Semi. Z tego miejsca chcielibyśmy pozdrowić Ice Spice. Dziękujemy, że jesteś z nami i za sponsorowanie naszej zajawki. Patrzcie, co zrobiłem z Xboxem. Normalnie jest też Xbox z Saga Semi. I TV-k jest na dole i tutaj będzie można sobie grać. I Xbox, wziąłem też to koło, co wam pokazałem przed chwilą. I będzie Xbox tu ostał. Wow! Bez rozbliżenia na to. Pojebana estetyka. Właśnie skończyliśmy rozkładać stoisko i oficjalnie udało się to zrobić, co jest bardzo dobrą rzeczą. Dawajcie, pokażę wam, co jest, kurczę, co jest w tym roku przygotowane. Zrobimy na pewno rzeźbę taką. Przed chwilą zrobiłem taką rzeźbę. Tak jak mówiłem, obiecywałem, wziąłem TV-ka z chaty normalnie, z Xboxem. I jest też kanapa taka, dawaj to pokaż. Mamy ze sobą bluzy, które będą w sumie nie wiem kiedy drobić. Zrobiłem specjalnie na klautę, normalnie wszystkie pinciki są zrobione. Nike i Akabanosy. Oprócz tych, oprócz bluz, chodźcie, zrobiłem zajebiste te polówki takie. To pokazywałem wam w sumie nawet chyba wcześniej. Są takie polówki. Pokaż tą potrójną wariacie. 3XL i zrobię. Dobrze wjeżdżacie, panowie, piąteczka. Kurwa, miałem okay. Tam odstali, ale... Po lewo? Po lewo? I nagrywaliśmy nic na stoisku, bo był taki ruch, że mi już nogi, kurczę, dosłownie włożył, w dupę mi włożył nogi dosłownie. A tobie, stary? Już nic nie mówię, od 10 godzin nic nie jadłem i... Dlatego to był pierwszy dzień, tak naprawdę jutro dopiero miał być ten najgorszy. I był dzisiaj. W sumie nie wiemy, jak będzie jutro. No ale dzisiaj nosiliśmy pewne. Jeszcze te kanapy wszystkie i tak dalej. Ale wiemy pewno, na pewno, widzowie, że jutro się widzimy, dzień dwa. Wjeżdżamy w to, na klaucie wjeżdżamy. Dzisiaj jeszcze po evencie też będziemy wjeżdżać. Będziesz wjeżdżać? Co to było? Tak. Day one. Shoutout dla was za oglądanie tego gówna. Dzięki. Najlepszy mistrz. So like a CEO. There we go. Wow. Siemano widzowie, zaczynamy dzień drugi. Nigdzie indziej jak w Sadku. Ja wjeżdżam w Sultan Kebaba. O kurwa. Thank you.
Dobra widzowie, update, update. Sytuacja wygląda tak, że prawie wszystkie ciuchy wyszły, a mamy godzinę, którą ziomy? 16.46, za 15 minut zaczyna się festiwal, a wszystko się prawie wyprzedało. Znaczy z takich normalnych rozmiarów. Ja już dzisiaj w chuj zerałem, dzięki. Także tak wygląda sytuacja. Maciek był zrobić zakupy. Stary, elegancko. Tysik jest pominięty tutaj. Wszystko jest. Saga Semi. Damy wam znać, co będzie się działo dalej później. Represent. With the swag, I go berserk. Had to touch the sky, got way too fly to lift it off the earth. I even play, I brought my methazine. No bone, pop, no perk. I make a deposit and no, I don't need it. Receive, cause my money way green in the turf. I don't do the following, huh? Bitch, I'm a leader and I'm on the main shit work. I say the walk out the door, the leaders and I let the devil trip off my shirt. Kończymy dzień drugi, prawie wszystko dosłownie się sprzedało, zobaczcie, jedna polubeczka jakaś, wszystkie topy sold out, wszystkie pisy sold out. Nie dobrze widać czy słychać, ale zaczynamy dzień trzeci na klaucie. Gdzie są moje urodziny. Spałem kurczę 5 godzin, bo wczoraj się wyprzedały wszystkie ciuchy i trzeba było wstać na pociąg, który się okazało, że jest, żeby odebrać z niego ubrania, bo mama mi wysłała pakę z ciuchami, ale okazało się, że pociąg jest półtora godziny później niż myślałem. Mega się nie wyspałem, mam taki problem, że jak już się obudzę na przykład, żeby iść do toalety czy coś, to zaczynam po prostu tak intensywnie myśleć o wszystkim, że nie idzie po prostu potem zasnąć. No i efektem tego jest to, że boli mnie teraz głowa, jestem mega niewyspany i nie wiem. Dopijam tą kawę i będziemy walczyć dalej, bo... Dwa widelce Festiwal już się otworzył jakieś 2 godzin. Ja zrobiłem, jak widzieliście, shorty przed chwilą. W sumie wyszedł całkiem ciekawie. Czegoś takiego, dlatego wiem, że już kilka razy wam dziękowałem. Dlatego jeszcze raz wam dziękuję za taki shoutout. Pewnie do końca dnia będziemy sobie tutaj chillować już. Albo nie chillować, zobaczymy. I coś z koncertów może ponagrywam potem. Bo dzisiaj Uzi, Lizzy Vert, Kodak Black, a na Kodaku będziemy się flexować. Więc zobaczymy, co będzie dalej. Nie wyłączajcie tego filmu. Mogę ci dostać kliczkiem 2 dyszki? Tak, nie ma problemu. Trzymaj 300. Jesteśmy tutaj ziomami naszych sąsiadów na Hype Markecie. Jak się nazywacie na IG? Way. Jak? WHVLZ. Plagówa leci? I ja powiem 2 parki jeansów, w sumie bo ja tylko w vintage jeansach śmigam, zaraz wam pokażę, co będzie powiane, bo naprawdę fajne pisy. Pierwsze są takie, o. A drugie pokaż z bliska. Tu jest taki fajny złoty fejdzik i one będą zajebiście się starzeć. Szybko pokażę wam, jak fitują obie parki. Do Balenci. Gacie krąchacz na miejscu. Także wbijacie do chłopaków, bo dobre parki, w chuj. W sumie wszystko sprzedaliśmy. Serio robię to. Nie no. Wszystko sprzedaliśmy. Trzeci dzień dobiega końca. Za 15 minut zamykamy strefę klautu. Odpoczywamy. Kisiel już ledwo na nogach stoi. Ja ledwo na nogach stoję. Kinga ledwo na nogach stoi. Zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić. To idziemy się zaraz bawić na koncerty. Kurwa, za rok wjeżdżamy jeszcze grubiej. Za rok w końcu 2 fury muszę ogarnąć ten Hype Market, bo już totalnie dużo, długo mam to w głowie, żeby 2 furami wjechać. W tym roku nie mogłem żadną, ale za rok muszę się uda. Dlatego shoutout dla was i dzięki kurwa za tą aktywność na Hype Markecie.
jeszcze raz, jeszcze raz. Nie, żyję, żyję nam. Nie. Dowieziony kisiel. Dowieziony. Dobrze, respiramy stoisko. Dowieziony w 100%.